Piękne przesłanie od Jezusa Chrystusa dla Twojego życia już dziś. Drogi Synu, poczuj w tej chwili moc mojej obecności otaczającą Twoje serce. Ja, Jezus Chrystus, jestem tutaj, aby obdarzyć Was błogosławieństwami niebios. Nie ma granic miłości, jaką mam do Ciebie, nie ma barier, które mogłyby powstrzymać moje pragnienie czynienia cudów w Twoim życiu. Otwórz swoje serce i wpuść mnie. Jestem światłem, rozpraszającym ciemności, drogą prowadzącą do prawdziwego szczęścia. Nie bój się, bo jestem tutaj, aby kierować Twoimi krokami i chronić Cię przed wszelkim złem. Nawet w chwilach największych trudności pamiętaj, że jestem przy Tobie. Znam Twoje zmagania i bóle i jestem gotowy zamienić je w zwycięstwo. Uwierz w moc mojej łaski, a zobaczysz, że niemożliwe stanie się możliwe. Nie dajcie się zwieść rozpaczy, bo moja miłość jest silniejsza niż wszelkie przeciwności losu. Zaufaj mi, a zobaczysz, że w Twoim życiu dzieją się cuda. Jestem Bogiem, który czyni cuda, a moja moc jest nieograniczona. Uwierz w moc modlitwy, bo to przez modlitwę łączysz się ze mną w głębszy sposób. Nie wahajcie się mnie szukać, gdyż zawsze jestem gotowy wysłuchać i odpowiedzieć na Wasze prośby. Wiedz, że nie jesteś sam w tej podróży. Jestem z Wami przez cały czas, wzmacniając i podtrzymując moją bezwarunkową miłością. Zaufaj mi, a dokonam cudów w Twoim życiu. Pozwól mi być w centrum Twoich myśli i działań. Kiedy stawiasz mnie na pierwszym miejscu, wszystko inne układa się zgodnie z moimi życzeniami. Oddaj się mi i doświadcz pełni moich łask. Nie patrz na okoliczności wokół Ciebie, gdyż moja moc przewyższa każdą sytuację. Uwierz, że jestem w stanie przemienić Twoją rzeczywistość i sprawić, że zaczną pojawiać się cuda tam, gdzie wcześniej była tylko beznadzieja. Zaufaj mojemu słowu, bo w nim odnajdziesz siłę i nadzieję potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom życia. Jestem drogą, prawdą i życiem i we mnie znajdziesz pociechę i pokój, którego tak pragniesz. Nie dajcie się pokonać wątpliwościom i lękom, bo jestem z Wami, aby dodać Wam odwagi i pewności siebie. Uwierz, że najlepsze dopiero nadejdzie i że uczynię w Twoim życiu cuda wykraczające poza to, co możesz sobie wyobrazić. Pozostańcie niewzruszeni w wierze, gdyż to ona pobudza moje serce do działania na Waszą korzyść. Nie poddawajcie się w obliczu trudności, bo przygotowuję dla Was drogę zwycięstwa. Zaufaj mi i zobacz, jak wydarzy się cud. Niech mój pokój, który przewyższa wszelki rozum, napełni Wasze serca w tym czasie. Wiedz, że jesteś kochany nie do opisania, i że zawsze jestem przy Tobie, gotowy czynić cuda w Twoim życiu. Zaufaj mi, a zobaczysz, że niemożliwe stanie się rzeczywistością. Drogi Synu, nigdy nie wątp w moją miłość do Ciebie, ponieważ jest ona wieczna i bezwarunkowa. Jestem Bogiem, który zamienia gorzkie wody w słodką, a pustynię w kwitnące ogrody. Uwierz, że cud jest już w drodze, gotowy zalać Twoje życie niebłogosławieństwami. Nie martw się o czas, bo ja znam właściwy moment na działanie w Twoim życiu. Zaufaj mojej mądrości i mojej opatrzności, bo wszystko dzieje się według mojego doskonałego planu. Bądźcie gotowi, aby być świadkami mocy mojej boskiej interwencji. Otwórz oczy wiary i spójrz poza to, co widzą Twoje naturalne oczy. Działam w ciszy, przygotowując grunt pod Twój wielki cud.
Uwierz, że dlatego, kto we mnie wierzy, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie pozwól, aby negatywne okoliczności zachwiały Twoim zaufaniem do mnie. Jestem Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe i nic nie jest w stanie pokrzyżować moich planów na Twoje życie. Trwajcie w nadziei i pewności, że najlepsze dopiero przed nami. Nie pozwólcie, aby zniechęcenie zawładnęło Waszym sercem, gdyż jestem niewyczerpanym źródłem nadziei i odnowy. Zaufaj mi, a przywrócę wszystko, co utracone. Jestem Bogiem, który przemienia lamenty w pieśni radości. Pozwól mi być Twoim schronieniem w trudnych chwilach. Jestem Bogiem, który ucisza burze i uspokaja dzikie morze. Oddaj mi swoje lęki i niepokoje, bo jestem gotowy dać Ci pokój pośród burzy. Nie zapomnij być wdzięcznym za drobne błogosławieństwa, które otrzymujesz każdego dnia, ponieważ są one dowodem mojej miłości do Ciebie. Rozwijajcie wdzięczne serce i rozpoznajcie moją rękę w każdym aspekcie swojego życia. Wdzięczność przyciąga więcej błogosławieństw z nieba. Pamiętajcie, że moja moc doskonali się w Waszej słabości. Nie bójcie się swoich ograniczeń, bo to właśnie w nich niezwykły sposób manifestuje swoją moc. Oddaj mi swoje słabości i patrz, jak zamieniam je w siłę. Zaufaj mojej wierności, gdyż dotrzymuję wszystkich moich obietnic. Nie wątp w moją miłość do Ciebie, bo jest ona wieczna i niezmienna. Jestem Bogiem, który nigdy nie zawodzi i we mnie znajdziesz bezpieczeństwo i ochronę. Nie zrażaj się krytyką i osądami innych. Znam Twoją wartość i Twój cel i nic nie jest w stanie powstrzymać planów, które dla Ciebie mam. Chodź odważnie, wiedząc, że zawsze jestem przy Tobie. Nie zapomnijcie szukać mojej woli we wszystkich obszarach swojego życia. Mam dla Ciebie wspaniałe plany, które przerosną Twoje największe marzenia i oczekiwania. Zaufaj mi i pozwól mi kierować Twoimi krokami. Pamiętaj, że moja miłość do Ciebie jest większa niż jakikolwiek błąd, jaki możesz popełnić. Przebaczam Ci grzechy i przywracam Ci życie łaską i miłosierdziem. Zaufaj mi i doświadcz mocy mojego przebaczenia. Nie załamuj się w obliczu prób, bo jestem Bogiem, który zamienia łzy w uśmiech. Uwierz, że cierpienie ma swój cel w mojej suwerenności i że po jego zakończeniu wyjdziesz silniejszy i mocniejszy w wierze. Nie zapominaj, że jesteś cenny w moich oczach i że mam niezwykłe plany na Twoje życie. Uwierz w moc mojej miłości i zobacz, jak przemienia się w cuda w Twoim życiu. Zaufaj mi, a sprawię, że dzieją się cuda. Z głębi serca dziękuję za poświęcenie czasu na wysłuchanie tego przesłania nadziei i wiary. Jeśli poruszyło Cię to, czym się podzieliłem, proszę o subskrypcję kanału i udostępnienie tej wiadomości osobom, które kochasz. Niech pokój i błogosławieństwa Pana będą z Wami dzisiaj i zawsze. Bóg Cię kocha.